Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: materiały stosowane w instalacjach grzewczych. Temat: nowoczesne ogrzewania podłogowe. Od kilkunastu lat pracuję jako inżynier w firmie zajmującej się montowaniem instalacji grzewczych. Najczęściej stosowanym nowoczesnym ogrzewaniem w ostatnim czasie jest ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe zalicza się do systemów niskotemperaturowych. Temperatura czynnika grzejnego w układzie nie powinna przekraczać 55 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura podłogi w pokojach, łazienkach, kuchni i przedpokojach 26 stopni i 34 stopni Celsjusza. Ogrzewanie pomieszczeń na tej zasadzie daje komfort cieplny, zapewniony dzięki równomiernemu rozchodzeniu się ciepła od podłogi do sufitu. Odczuwa się wówczas przyjemne ciepło podłogi i optymalną temperaturę na wysokości głowy. Proces ten wygląda następująco. Do atutów takiego ogrzewania z pewnością zaliczamy koszt jego utrzymania. Dodatkowo duża powierzchnia i optymalne położenie źródła ciepła sprawia, że ogrzewanie podłogowe w porównaniu z systemami grzejnikowymi pozwala zaoszczędzić do 20% energii. Niewątpliwym atutem ogrzewania podłogowego jest fakt ukrycia instalacji w podłodze. Umożliwia to większą swobodę w aranżacji wnętrza, zwiększając tym samym jego praktyczność. Nie trzeba również martwić się o odsłonięcie grzejników w celu zapewnienia konwekcji. Dzięki warstwie izolacyjnej uzyskujemy lepsze wygłuszenie akustyczne pracującej instalacji. Proszę zobaczyć, jak wygląda na przekroju taka instalacja podłogowa. Typowy układ grzewczy w ogrzewaniu podłogowym składa się z podłoża, kabla grzejnego, czujnika, wylewki betonowej o wymiarach 1 do 2 cm, wylewki betonowej o wymiarach 3 do 5 cm, posadzki, zasilania o mocy 230 V oraz termostatu. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi każdej płaszczyzny grzejnej są następujące warstwy. Izolacja cieplna, wykonana najczęściej z płyt styropianowych wysokiej twardości o gęstości minimum 20 kg na metr sześcienny lub wełny mineralnej usztywnionej żywicami. Izolacja przeciwwilgociowa, folia polietylenowa lub folia polietylenowa z naniesioną warstwą odblaskową. Izolacja brzegowa spełnia kilka ważnych funkcji: cieplną, dźwiękochłonną i dylatacji. Wykonuje się ją ze specjalnej taśmy poliuretanowej o grubości 8 mm i szerokości 150 mm, do której przymocowana jest folia polietylenowa, płyta grzejna z rurami. Posadzka. Wykorzystuje się zaprawy cementowe i anhydrytowe. Konsystencja zaprawy powinna zapewnić jej samoodpowietrzenie. Tak wygląda rozłożone ogrzewanie podłogowe. Decydując się na ogrzewanie podłogowe, musimy mieć świadomość pewnych ograniczeń związanych z wykończeniem podłogi. Nie możemy zastosować materiałów, które ze swej natury są dobrymi izolatorami ciepła. Dlatego zaleca się stosowanie kamienia naturalnego, granit, marmur, płytek ceramicznych, odpowiednich atestowanych wykładzin PVC i wykładzin dywanowych oraz parkietu o grubości do 10 mm. W przypadku materiałów takich jak drewno należy zwiększyć moc instalacji. Nowoczesne ogrzewania podłogowe to z pewnością doskonałe i bardzo komfortowe rozwiązanie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.